Siema, z tej strony Mejos, zapraszam na kolejny odcinek Let's Play Final Fantasy. W dzisiejszym odcinku wybierzemy się na małe poszukiwanie skarbów. Zaczniemy od zamku w Elfheim. A to jest taki mały sekret. Otóż tutaj są cztery skrzynie. Mamy Mithril Hammer. 800 złota. 700 złota. I brązowe rękawice. Także na pewno Mithril Hammer jest lepszy dla naszego białego maga. A brązowe rękawice dla naszego wojownika. Ok. Ups. Następny skarb jest w Marshcave. Pamiętacie cztery pokoje na samym dole, które były zamknięte? Dzięki kluczowi możemy się teraz tam dostać. Także ja się spotkam z wami już w Marshcave, a teraz krótkie cięcie. Okej, jesteśmy już przy Marshcave. Wchodzimy i kierujemy się od razu do tego najniższego pokoju, ponieważ już tu raz byliśmy i całą resztę skarbów już zdobyliśmy. Zaskoczeni przez gargulce. Au. O, gin masz, Karol. Okej. I tu kierujemy się na sam dół do ostatnich czterech pokoi, do których ostatnio wejść nie mogliśmy. Jestem zaskoczony, że nic nas nie zaatakowało. Ha, blok. Okej. Ach. O Boże. Zabijcie go wreszcie. Dobra. Zobaczcie, że mam jeszcze jakiś antidotum. No. Na szczęście. Co się stało? Już byłem przy skrzyni. Dzisiaj na kolację smażone kobry albo anakondy. O, dostaliśmy antidotum z powrotem.
Tutaj w tym pokoju nie ma skarbu, ale jeżeli podejdziemy do tych statuetek, to będziemy znowu walczyć z piskodemonami, także nie mówię, lepiej tam nie podchodzić. Tutaj też nas czeka walka, ile się nie mylę, tak. Au! To bolało. Okej. Pora na leczenie. Chyba minąłem jeden pokój na samym początku, bo przynajmniej tak mi się wydaje. No. Tak, minąłem jeden pokój. Znowu oni. Będziemy się caskać. Do widzenia. Okej. Wow, zaskoczony przez dwie anakondy. Chyba spadł z sufitu. Silver Armlet. Tak. Nasz czarny mag wreszcie dostał upgrade'a do swojego, do swojej obrony, że wreszcie nie będzie tyle obrywać. Okej, i to wszystko, co jest do zdobycia w Marsh Cave. Teraz z Marsh Cave udamy się do zamku, w którym pokonaliśmy Astosa. Ja wyjdę z Marsh Cave sam, dojdę tam pod zamek i spotkamy się tam. Okej, jesteśmy już przy zamku. Wchodzimy. I teraz ja nas taki mały spacerek dookoła zamku. Także idziemy tędy. Skręcamy tu. Idziemy cały czas w dół. I tutaj ma trzy skrzynie. Także, no, przed każdą skrzynią jest... no, kratka, na którym jak staniemy, to będziemy musieli walczyć, pokażę wam. Widzicie? Dia powinno ich wszystkich zabić, tak mi się wydaje. No, już otrzymuję mniejsze obrażenia. A jednak nie. Okej, jeszcze jedno dio. Zobaczymy, jak to będzie szybszy. A, zablokowany. Jeden. Dobra, to już ich powinno zabić. Jap. No,
i tu jest Falcon. Także jeżeli staniemy teraz trochę w lewo, to znowu będziemy walczyć, ale jeżeli otworzymy skrzynię z tej strony, to nie musimy walczyć. Także... dobrze wiedzieć. Dostaliśmy Steel Glove i Falkiona. Nie wiem, czy to... tak, ma lepszy atak i lepszą celność. Okej. Okay. Dostaliśmy też Power Staff dla czarnego maga. Tak. No, także tutaj to już wszystko. Teraz stąd udamy się do pierwszego zamku, do Corneli, i tam też jest pokój z ukrytymi skarbami. Także za chwilę wracamy. Okej, jesteśmy przy Corneli. Wchodzimy do zamku i kierujemy się od razu w prawo. Do góry. I są tu dwa pokoje, każdy z nich ma po trzy skrzynie. Mithril Knife. Jeżeli ma się Huntera w drużynie, to jest to dobra broń dla niego. Iron Armor. Namiot. Oraz Nitro Powder. Ten przedmiot będzie nam potrzebny w następnej lokacji, także dobrze jest go już złapać teraz. Ups. Ostatni na naszej liście wycieczkowej, powiedzmy, jest Western Keep, który znaczy tu Shadow Shrine, czyli ciemna świątynia, w której walczyliśmy z Garlandem. Trochę to przyspieszę tu, bo kończy mi się czas. A teraz udajemy się w lewo. Boże. Znaczy w lewo, w prawo. Tutaj po prawej są dwa pokoje, w którym też są przedmioty. W międzyczasie przez to całe chodzenie po połowie świata nasi wojownicy zdobyli 22 poziom doświadczenia. Okej, okay. Tu jeżeli się nie mylę, też jest walka. Tak. Ale gargulce to żaden problem. Runeblade. To jest chyba dla czerwonego maga, o ile pamiętam. A nie, można... nasz wojownik może tego użyć. Zadaje większe obrażenia wszystkim czarodziejom. No, nie, założymy to na ten czas. Tak niedługo znajdziemy coś lepszego. Zaatak... zaskoczyli nas zombie. Chyba wypełzli z pod ziemi, zaraz pod naszymi nogami. Tym razem my zaskoczyliśmy gulę. Whatever. Okej. Kolejna walka z gargulcami. Ups. Nic, będę walczył jeszcze raz.
ten... Warpaint to jest odpowiednik Roomblade'a, tylko że zadaje większe obrażenia wszystkim potworom typu wilki, wilkołaki i to wszystko, lisy, także no. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku wycieczkowym. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Zapraszam na kolejne. Na razie!